Chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć o fullerenach i nanorurkach, o nowej postaci węgla, a tak naprawdę jako przygotowanie do zupełnie nowej dziedziny, która się teraz będzie rozwijać. I już się właściwie rozwija, już są prowadzone badania na temat elektroniki molekularnej. Jest to temat, który tak naprawdę dopiero się zaczyna. I wydaje się, że nanorurki i fullereny i ich pochodne rzeczywiście będą odgrywały dużą rolę w tej dziedzinie. No, nie dlatego, że one mają specjalne właściwości, ale dlatego, że można je odpowiednio zmodyfikować i wtedy można będzie zbudować układy, które naprawdę będą dużo mniejsze niż dotychczasowe układy krzemowe. Zaczynając od nowej postaci węgla, do tej pory był znany diament, gdzie każdy z atomów węgla miał czterech najbliższych sąsiadów. I wszystkie wiązania były takie same. Mniej więcej długości 1,55 angstrema. Oraz grafit, gdzie każdy z atomów węgla miał trzech najbliższych sąsiadów i grafitowe płaszczyzny były w odległości około 3,4 angstrema. Natomiast wiązania między atomami węgla mniej więcej 1,42 angstrema. Otóż odkryto zupełnie nową postać węgla. Węgla, który charakteryzuje się tym, że jest węglem rozpuszczalnym. I są to fullereny, kulki, w których podobnie jak w graficie, każdy atom węgla ma trzech najbliższych sąsiadów, ale cała kulka jest zwinięta z 60 atomów węgla. W związku z tym tworzy pojedynczą molekułę przez oddziaływanie z rozpuszczalnikami rozmaitymi. Taka postać węgla może być rozpuszczona, czyli jest zupełnie nową postacią węgla, w której węgiel rozpuszczony jest w jakimś rozpuszczalniku. Oczywiście ani grafit, ani diament nie ulegały rozpuszczaniu, dlatego że wiązania tam były tak silne, w szczególności w diamencie, a pomiędzy atomami, podobnie zresztą w graficie, płaszczyzna, można było oderwać jedną płaszczyznę od monokryształu grafitu, ale cała płaszczyzna tworzyła pojedynczą, gigantyczną molekułę, która no, była za duża, żeby można było rozpuścić. W związku z tym dotychczasowe postaci węgla zostały wzbogacone o nową. No i ja chciałem Państwu opowiedzieć teraz o tej nowej postaci. No, są to fullereny, prawda? Ale oprócz tego odkryto nanorurki. Znowu, jest to pochodna grafitu. Sąsiedzi są tak samo jak w graficie, tak samo skoordynowani. Każdy atom węgla ma trzech najbliższych sąsiadów, ale będzie to zwinięte nie w kulkę, tylko w walec. Fullerenem nazywamy pojedynczą molekułę. Fullerytem natomiast formę krystaliczną kryształu zbudowanego z fullerenów. No, w fullerycie molekuły są rozmieszczone w narożach sześcianu, no i jeszcze na ścianach dodatkowo są pojedyncze, na ścianach komórki elementarnej są dodatkowo umieszczone molekuły. Stała sieci wynosi mniej więcej 14 angstremów, natomiast wiązania pomiędzy atomami węgla w fullerycie, fullerenie są mniej więcej 1,4 angstrema. Czyli znowu ta sama odległość, jaką mieliśmy zarówno w graficie, jak i w diamencie. Problem jest taki, że odkryto fullereny i tak naprawdę przewidywano ich istnienie już znacznie wcześniej. Byłyby ciekawostką prawdopodobnie chemiczną, gdyby nie to, że w 90 roku Kretschmer ze współpracownikami, gdyby nie odkryli metody wytwarzania makroskopowych ilości fullerenów. Metoda Kretschmera polegała na tym, że odparowywał węgiel, no,
elektrody grafitowe w łuku elektrycznym w specjalnej atmosferze obojętnej, takiej, która zapewniała chłodzenie par węgla tak, żeby mogły się kondensować pary węgla do fullerenów. Już mamy dwie elektrody grafitowe i pomiędzy nimi powstaje łuk elektryczny. Temperatura jest tak wysoka, rzędu 5000 stopni, nawet niektóre doniesienia mówią, że temperatura jest wyższa, że grafit paruje. Pary grafitu rozprężają się z tego miejsca w bezpośrednim sąsiedztwie plazmy, tak, że znikają, rozprężają się i kondensują, obniżając temperaturę. Okazuje się, że proces kondensacji do postaci fullerenów jest bardzo efektywny, dlatego że nie ma żadnych, nie było przynajmniej wcześniej żadnych wskazówek, dlaczego akurat pary węgla miałyby kondensować do fullerenów. Okazuje się, że wydajność wynosi około 15-20% całego odparowanego węgla. Reszta to są sadze bezpostaciowe, bezpostaciowa forma, gdzie rzeczywiście porządek bliski jest zachowany, ale nie ma żadnego dalekiego porządku. Natomiast około 20% to są fullereny. No, okazuje się, że istnieje cała rodzina fullerenów. Nie tylko fulleren, który jest najczęściej spotykany, fulleren C60, gdzie jest który jest zbudowany z 60 atomów węgla, w środku jest pusto. Istnieje C70, który może mieć kilkanaście postaci różnych. C80, 180, 540. Wszystkie pozostałe występują znacznie rzadziej. C60 występuje najczęściej, ma najładniejszą strukturę, bardzo wysokosymetryczną. No i przez to, że występuje często, ma ładną strukturę, jest przedmiotem intensywnych badań naukowych. Sam fulleren, zbudowany właśnie, tak jak powiedziałem, z 60 atomów, ma średnica jego wynika z odległości pomiędzy atomami węgla i ilości atomów węgla. Ale na to, żeby można było płaszczyznę, bo to jest zawinięta płaszczyzna grafitowa, dlatego że tutaj wszystkie te same cechy pozostają, to trzeba niektóre z sześciokątów w powierzchni grafitu zamienić na pięciokąty. I to wprowadza różnicę wiązań pomiędzy, na granicy pomiędzy pięciokąt, sześciokąt, tak jak ta granica, i sześciokąt, sześciokąt. Te dwa wiązania mają różną długość. Oczywiście ta różnica długości jest bardzo niewielka. Otóż ta różnica w długościach powoduje różną gęstość elektronów na powierzchni molekuły. No, poza fulerenami, które Państwu przekazałem, pokazałem poprzednio, są i występują jeszcze cebulki. To są też nowe obiekty. Tak naprawdę są to fullereny, które są jedne wewnątrz drugich. Taka cebulka może mieć bardzo dużo płaszczyzn. W związku z tym mniej więcej wygląda w przekroju tak jak cebulka. I podobnie jak z nanorurkami, jest to taki obiekt, który może występować w bardzo różnych formach. Wobec tego też nie ma podstaw, żeby nazywać to jako nowa postać węgla. To po prostu jest jeszcze inna modyfikacja albo grafitu, w zależności od tego, jak to woli to nazwać, albo grafitu, albo fullerenu, fullerenów zbudowanych tak, że są wielowarstwowe. Tak naprawdę fascynującym zjawiskiem jest samo powstawanie fullerenów. Mamy pary grafitu, pary węgla, które są pojedynczymi, izolowanymi atomami albo parami atomów, które później muszą kondensować. Oczywiście interesowało to naukowców od samego początku i jedna z pierwszych prac dotycząca teoretycznych rozważań powstawania fullerenu pochodzi od Helikowskiego, powstała w 1991 roku, który liczył właśnie możliwość kondensacji, modelował
procesy zachodzące w przypadku ochładzania par węgla. Otóż początkowo w wysokiej temperaturze atomy są niepołączone ze sobą lub powstają pary atomów. Później w miarę obniżania temperatury powstają coraz bardziej skomplikowane struktury. Wreszcie zaczynają powstawać pierścienie sześciokątne, aż wreszcie w okolicach 2000 kelwinów powstaje sferoidalna struktura typu fullerenu. Tak naprawdę to te obliczenia były prowadzone dla 60 atomów węgla. W związku z tym ostatecznie struktura powstawała taka w tym modelowaniu, która musiała się złożyć z 60 atomów, które były coraz bliżej. Jak to by wyglądało cały efekt modelowania w dużej ilości atomów, to oczywiście trudno jest powiedzieć. No, wszystkie modele zawsze są w pewnym sensie ograniczone. Teraz powstały nam sadze fullerenowe, zawierające fullereny w tym generatorze. Powstaje problem, jak to wydobyć. Można stosunkowo prosto, używając rozpuszczalników organicznych, typu toluen, benzen, czy jeszcze bardziej skomplikowane rozpuszczalniki, można wypłukać z sadzy fullereny. Otóż robi się to w urządzeniu Soxleta. Sadze, które powstają w generatorze, umieszcza się w takim naczyniu, tutaj, który jest połączony z kolbą, z rozpuszczalnikiem. Ten rozpuszczalnik jest gotowany, pary wychodzą do góry, są kondensowane i skapuje to, wypłukując barwny roztwór fullerenowy. Także od razu widać, że rzeczywiście coś może zostać wypłukane. Oczywiście tu jest problem doboru odpowiednich rozpuszczalników. To zależy od tego, jakie fullereny się chce rzeczywiście wyekstrahować, dlatego że rozpuszczalniki ciężkie, aromatyczne są dużo bardziej dobrymi wymywaczami fullerenów z sadzy. Oczywiście to nie jest jedyna metoda wytwarzania fullerenów. Fullereny podobno stwierdzono, że rzeczywiście powstają w płomieniach wtedy, kiedy się spala rozmaite węglowodory. Natomiast efektywność tego procesu jest tak naprawdę nieduża. Niemniej wydaje się, że gdyby ustawić odpowiednio płomień, gdyby było zapotrzebowanie bardzo duże na fullereny, to być może taka metoda spalania węglowodorów byłaby metodą efektywną przemysłowo. Jest jeszcze inny sposób wytwarzania fullerenów. Jeśli zaczniemy syntezować, to by był naprawdę taki proces kontrolowany, gdyby zacząć syntezować coraz większe chemiczne związki, które w pewnych warunkach by potrafiły taką stworzyć strukturę podobną do fullerenów. Takie procesy zostały już opracowane. Wychodzi się z takiego związku na bazie pierścienia benzenu, który stopniowo się coraz bardziej rozbudowuje, aż wreszcie dochodzi się do związku, który już zawiera 60 atomów węgla. W tych miejscach wszędzie są wodory, plus jakieś dodatkowe. I teraz trzeba doprowadzić do takiego procesu, żeby usunąć te pierwiastki, które wysycają wiązania na krawędziach tej struktury. No i wtedy okazuje się, że można otrzymać poprzez zwinięcie takiej struktury otrzymać fullereny. Wydajność tego procesu jest nawet stosunkowo duża, ale proszę zwrócić uwagę, ile kroków skomplikowanych reakcji po drodze jest. W związku z tym tak naprawdę wydajność ostatecznego procesu jest wysoka, ale cała droga jest bardzo skomplikowana. Na razie najefektywniejszą metodą wytwarzania fullerenów pozostaje łuk elektryczny.
Czy rzeczywiście to można sprawdzić w eksperymencie? To jest jeden problem. Drugi problem, jaka jest struktura takiego kryształu? Bo przecież jeśli zbudujemy kryształ z kulek, pomiędzy którymi są bardzo słabe wiązania, no to pytanie jest takie, co się dzieje? Ten kryształ jest związany bardzo słabo. Kulka jest bardzo symetryczna. Otóż rzeczywiście w kryształe fullerytu fullereny mogą się swobodnie obracać w położeniu, nie zmieniając położenia, jako środka ciężkości molekuły, cała molekuła może się obracać. Oczywiście nie w niskich bardzo temperaturach. Rzeczywiście potrzebna jest pewna temperatura aktywacji i jest to około 260 stopni Kelwina, kiedy fulleren może się obracać, poniżej przeskakuje z jednego położenia do drugiego. Otóż eksperyment prowadzony w wysokich temperaturach uśrednia położenie wszystkich atomów. Wszystkie atomy są równoważne, w związku z tym obserwuje się jedną linię rezonansową w rezonansie jądrowym. Wtedy, kiedy zaczyna fulleren hamować przy obniżaniu temperatury, to niektóre z atomów mają innych sąsiadów nie w tej molekule, tylko w sąsiedniej. W związku z tym zaczyna być widać inaczej cały efekt rezonansu. W związku z tym teraz rezonans jądrowy, linia rezonansowa obserwowana w eksperymencie zaczyna się zmieniać i ostatecznie dostajemy w niskich temperaturach, kiedy fulleren już nie może się obracać, dwie linie. Czyli mamy tutaj eksperyment taki, który dowodzi po pierwsze, że fulleren w fullerycie może się obracać, dwa, że wszystkie atomy w fullerenie są równoważne oraz trzeci wniosek, który stąd wynika, że nie wszystkie wiązania między atomami są takie same, czyli to, co mówiłem na samym początku o fullerenie, że są wiązania na krawędziach pięciokątów i sześciokątów. Widać to również jeszcze w innym, znacznie prostszym eksperymencie, dlatego że tak naprawdę jest to przejście fazowe. W moment, kiedy fullerener może się obracać, to jest mniej więcej tak, jak obserwowalibyśmy topienie lodu. Jest to pojawienie się nowych stopni swobody, wymaga to zwiększonego doprowadzania ciepła. Wobec tego widać to w efektach termicznych. Zmienia się przepływ ciepła w funkcji temperatury. No, bardzo łatwo to można obserwować w takiej metodzie kalorymetrycznej, gdzie pojawia się pik związany z uaktywnieniem stopni swobody, rotacyjnych stopni swobody fullerenu. A teraz, jak go można obserwować w mikroskopowej skali? No więc jedną z takich metod najczęściej używanych i dających dobre wyniki, interesujące, jest mikroskopia skaningowa, mikroskopia tunelowa. Otóż polega ona na tym, że przepuszcza się prąd pomiędzy ostrzem mikroskopu, w tym wypadku tutaj, ponieważ mówię o nanorurkach, to narysowałem schemat mikroskopu, gdzie ostrzem jest nanorurka węglowa, obiektem badanym jest fulleren i leży na podłożu grafitowym. To żeby od razu porównać trzy formy węgla, które biorą w tym, o których ja dzisiaj mówię. Wtedy, jeśli zbliżymy ostrze wystarczająco blisko do fullerenu, będzie mógł przepływać prąd pomiędzy ostrzem, czyli nanorurką, a fullerenem. Zatem taki fulleren może być zauważony w takich badaniach, dlatego że jeśli nanorurka, ostrze mikroskopu tunelowego było w innym miejscu, nie nad fullerenem, no to odległość jest za duża, nie ma prądu. Natomiast
W momencie, kiedy ostrze dochodzi do fullerenu, fulleren się objawia jako jakiś obiekt. Nie przy wszystkich energiach elektronów będzie zachodziło przesyłanie elektronów. Zatem obraz, który będziemy oglądali przy pomocy mikroskopu tunelowego, będzie zależał od energii dostarczanych elektronów z ostrza do badanego obiektu. Otóż rzeczywiście taki eksperyment przeprowadzono na fullerenie nałożonym na podłożu srebrnym, zmieniając energię elektronów poprzez polaryzację ostrza względem podłoża. Wtedy zmienia się przepływający prąd, który ma pewne maksima. Otóż w zależności, technika mikroskopii tunelowej doszła do takiego stopnia, że można wybrać sobie miejsce na fullerenie, czyli można tunelować elektrony do różnych miejsc na fullerenie. Dalej można zrobić to się nazywa spektroskopia tunelowa, można zmieniając napięcie pomiędzy ostrzem a podłożem, można tunelować elektrony do wybranych orbitali molekularnych, czyli do wybranych poziomów energetycznych, albo pustych, albo z tych obsadzonych poziomów energetycznych. Otóż rzeczywiście takie eksperymenty przeprowadzono w różnych punktach fullerenu, zmieniając napięcie skanowania. Okazuje się, że obrazy topograficzne, które się dostaje, są różne. W zależności od tego, do którego orbitalu molekularnego tuneluje się elektrony, to obraz jest inny, bo tu oglądamy nie fulleren jako kulkę, tylko tu się ogląda kształt orbitalu molekularnego badanego obiektu. I one są różne. Proszę zwrócić uwagę, że przy napięciu 1,6 V obraz jest zupełnie inny niż przy napięciu minus 1,7 V. Prawda? I co najważniejsze, zatem efekty, które były poprzednio dyskutowane, to znaczy różnych długości wiązań i modelowania molekularnego, znajdują potwierdzenie w bardzo dokładnych, precyzyjnych pomiarach pojedynczej molekuły na podłożu. Oczywiście tutaj należałoby się zastanowić, jaki jest wpływ jeszcze podłoża do tego oraz ile pracy wymagało przeprowadzenie takich eksperymentów i przeprowadzenie takich obliczeń, które będą się zgadzały, dlatego że to rzecz jest rzeczywiście bardzo trudna. A wiadomo, że wiązanie pomiędzy podłożem a fullerenem jest nie jest bardzo mocne, a fulleren może się toczyć po podłożu. No, wobec tego tutaj eksperymenty musiały być przeprowadzone w niskich temperaturach.